Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na opis czołgu francuskiego niszczyciela siódmotierowego AMX AC ML46. Taki tutaj Tedek i zaczniemy sobie od pancerza, omówienia tego pancerza. 120 mm z przodu, 40 bok oraz także tył. No i jeżeli chodzi o bok i tył, to tutaj każdy czołg, który zostanie spotkany w bitwie, jest, no właściwie zadaje nam uszkodzenia i nie mamy co liczyć tutaj na to, że będzie to strzał bez uszkodzeń w bok i tył. Natomiast z przodu tutaj sytuacja już wygląda o niebo lepiej niż w przypadku poprzednika. Mam na myśli ARL V39. Tutaj ten pancerz już jest skontowany, już jest 120 jego milimetrów. No i powiem tak, potrafi tak procentowo, jeżeli miałbym to określić, takie 40% pocisków to są rykoszety, jeżeli załóżmy, że oczywiście przeciwnik nie wie, gdzie strzelać. A co do słabych punktów, najbardziej oczywistymi słabymi punktami są tutaj te dwa grzybki na dachu, są to weak spoty, a drugim słabym punktem jest tutaj ta dolna belka, aczkolwiek mając tak duże słabe punkty na widoku, po co strzelać na dół, także celujmy tutaj w te dwa miejsca. Tutaj ta płyta bardzo fajnie lubi rykoszytować, jarzmo również odradzam Wam strzelać w to jarzmo. No i reszta danych tutaj odnośnie tego francuskiego TDK. 820 wytrzymałości, 51 ton masy, 750 koni moc silnika. Ten silnik w zupełności wystarcza, a chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj jeszcze jeden silnik, jeszcze mocniejszy do dyspozycji. Maksymalna prędkość 50 na godzinę, prędkość obrotu 26, jest jak najbardziej ok. Ale wiadomo, no, chciałoby się więcej, no jednak balans gry wymaga tego, aby to ograniczyć. Następnie 350 zasięg widzenia oraz 750 zasięg sygnału. Przejdźmy do badania nad tym niszczycielem. Badanie, jak tutaj wygląda. Ważną i dobrą informacją jest to, że najlepsze działo, które widzicie u mnie założone, można założyć na podstawowym zawieszeniu. Także nawet zawieszenie możemy sobie zrobić jako ostatnie. Aczkolwiek no, w takiej konfiguracji, jak tutaj widzicie, polecam Wam tego właśnie TDK. Jeżeli komuś wystarczy więcej, powiedzmy, cierpliwości, może sobie tutaj zrobić ten najlepszy silnik. Jest on o 100 koni mocniejszy, ale chcę także dodać, że ten silnik zostanie nam odblokowany na tierze 7 oraz 8 po od razu automatycznym zbadaniu TDK na 9 tierze, ponieważ tam jest ten silnik jako pierwszy podstawowy. Także ja prawdopodobnie ten silnik sobie, zbadanie go daruję na 7 oraz 8 tierze. Bynajmniej tak to wygląda na obecną chwilę. No i najważniejsza rzecz, działo, najlepsze działo. 6 strzałów na minutę, 232 średniej penetracji, 300 uszkodzeń, 0,34 celności, 2,9 czas celowania. No i najbardziej niepokojącym parametrem jest czas celowania. 2,9 jest to zbyt długi czas celowania, uważam, jak na niszczyciela bez obrotowej wieży. No bo właściwie przy każdym obróceniu się tym TDK-iem musimy znów skupiać celownik. Przeszkadza także troszeczkę ta szybkostrzelność, no ale nie może być więcej. Balans wymaga takich parametrów, a nie innych. Poza tym reszta parametrów uważam jest jak najbardziej ok. Penetracja sobie daje radę, także parametry działa zostawiamy na później, a kontynuując wątek odnośnie działa i
tutaj wychyłów tego działa, bo to jest też bardzo ważna kwestia. Wychyły lewo-prawo, minus 7 plus 10, natomiast góra-dół, tutaj jest dobra wiadomość, w dół opuścimy działo aż o minus 10 stopni, natomiast no, uważam gorsza wiadomość, podniesienie działa w górę to jest plus 15 i w wielu sytuacjach nam to się nie sprawdzi i po prostu zajmiemy taką pozycję, że nie będziemy mogli strzelić z tak ograniczonym wychyłem do przeciwnika. Ale co do wychyłu w dół, powracając jeszcze, jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ podjeżdżamy pod górkę, wychył działa jest bardzo fajny i dodatkowo podjeżdżając pod górkę sobie zwiększamy tutaj kąt tej przedniej płyty i jeżeli oczywiście przeciwnik nie wyceluje w te dwa punkty, a tutaj w tą część, no to tutaj mamy zwiększoną szansę na rykoszet. Także dodatkowo tutaj ten plus jest jak najbardziej odczuwalny. Dalej, obsługa i tutaj na początku koszty 1030 kredytów. Pocisk przeciwpancerny podkalibrowy 4000 bądź 10 zł oraz odłamkowo burzący 650 kredytów. Tutaj proponuję standardowy zestaw oczywiście. Następnie dodatkowe wyposażenie. Oczywiście zbyt długi czas celowania, także musimy tutaj ten czas zmniejszyć. Proponuję ulepszony system naprowadzania. Następnie mechanizm dosyłający, wiadomo, żeby jeszcze przyspieszyć ładowanie działa i zwiększyć częstotliwość naszych oddawanych strzałów. Natomiast ostatnia umiejętność tutaj, umiejętność, przepraszam, ostatnie wyposażenie, wielu z Was się na pewno zastanawia. Ja Wam polecam lornetę polową. Dlaczego na przykład, myślę, że dużo osób by się zastanawiało nad siatką kamuflażową. Dlaczego nie siatka? Ten tedek jest bezwieżowy i bardzo często ta siatka będzie podczas naszego ruchu deaktywowana i bardziej uważam sprawdzi się lorneta polowa. Zatrzymamy się, włączy się lorneta, widzimy gdzie jest przeciwnik i po prostu obrócimy się w jego stronę, no i możemy strzelać. Uważam właśnie, że lorneta bardziej się sprawdzi na tego typu niszczycielach. Tym bardziej, że ta sylwetka nie jest jakaś tam mała, nie jest to jakiś tam super niski, dobrze ukrywający się terek. No i ostatnia kwestia, załoga i jej umiejętności. Na pierwszą umiejętność polecam naprawę i w momencie, kiedy zostanie tutaj osiągnięty poziom 100%, na dowódcy tą umiejętność wymieniamy na szósty zmysł. Jest to niezbędna kwestia. Strzelamy do przeciwnika. Musimy wiedzieć, kiedy zostaliśmy podświetleni, kiedy przeciwnik widzi naszą pozycję, abyśmy mogli uciec z danego miejsca i się ukryć przed wrogimi pociskami. Następnie, jeżeli chodzi o inne umiejętności, no to tutaj na przykład celowniczy, aby mógł widzieć, tu jest taka umiejętność, ja ją znajdę. Wyznaczony cel, abyśmy mogli widzieć przeciwnika chwilę dłużej. Naprawdę to nam pomaga i polecam Wam właśnie taką umiejętność. No i cóż, można powiedzieć jeszcze o tym TDK-u. Bitwy nie będę rozgrywał, ale bardzo już w miarę fajnie się gra tym tedekiem, jeśli chodzi o właśnie o te francuskie niszczyciele do tej pory. Bardzo fajnie grało mi się piątym tierem, szósty tier to znów była taka porażka, natomiast tutaj myślę, że od tego tedeka będzie już coraz lepiej. User joined your channel. Można w bitwie zrobić naprawdę sporo, nawet 4000 damage'u jest osiągalne w bitwach. Jeżeli naprawdę mamy dobrą drużynę, dobrych spotterów i sami zajmiemy w bitwie na mapie dobrą pozycję.
Także myślę, że już tutaj można polecić tą maszynę, tylko trzeba umieć wykorzystać jej zalety. Nie pchamy się do przodu, stoimy gdzieś z tyłu i po prostu pomagamy drużynie, strzelamy, robimy niewidoczni, robimy swoje w bitwie. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.